Magiczne przesłanie od wróżek. Witam wszystkich serdecznie na czytaniu z kart anielskich. Niech przemówią anioły, co ważne jest w następnym tygodniu. W tym tygodniu od poniedziałku 11 października do niedzieli 17 października. Zobaczmy, co powiedzą nam dziś anioły, co jest ważne, co należy przestrzec, na co należy zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Kochani subskrybenci, dziękuję za odwiedziny, za komentarze, za lajki z kciuczkiem w górę. Nowych widzów proszę o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, by dostawali Państwo darmowe wróżby na różne tematy. Zapraszam również na wróżby prywatne, indywidualne. Proszę o kontakt na e-maila. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i również w komentarzach. Magiczne przesłanie od wróżek dr Doreen Virtue. Zobaczmy, jaką kartę dziś wylosowałam. Otwórz się na prawdziwe uczucia. Zobaczmy tego anioła przepięknego w zielonym ogrodzie, pełnego nadziei. Kolor zielony, nadzieja, czakra serca. Kolor różowy, sukienki tego anioła, kolor miłości. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia, czyli otwórz czakrę serca, oczyść czakrę serca, otwórz się na miłość, na romantyczne chwile, przeżycia, energię. Otwórz swoją zieloną czakrę serca lub oczyść ją za pomocą świecy, afirmacji, medytacji. Przepiękny anioł, romantyczny. Lecz pozycja tego anioła jest jeszcze zamknięta. Natomiast powinien ten anioł otworzyć się. Mową ciała jest to pozycja zamknięta, w której siedzi. Widzimy, że powinien sam ten anioł otworzyć się na miłość. Zobaczmy, co powie ta karta. Bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Czyli tylko Ty wiesz, co w sercu pragniesz, czego chcesz. Tylko Ty możesz wiedzieć, jakie są Twoje marzenia. Zobaczmy, co mówi ta karta w książeczce dr Doreen Virtue. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Ta karta wskazuje, że coś przed sobą ukrywasz. Co to jest?
Twoje emocje są prawdziwe i właściwe i starają się zwrócić na siebie Twoją uwagę. Zaakceptuj swoje najskrytsze uczucia. Szczerość wobec samego siebie nie może Ci zaszkodzić. Twoje prawdziwe emocje to kompas, który wskazuje Ci najlepszy kierunek, prowadząc Cię do odpowiedzi, których poszukujesz. Uwierz, że wszelkie zmiany przebiegają w sposób harmonijny. Nigdy nie pożałujesz, że otworzyłeś się na swoje prawdziwe uczucia. Dodatkowe znaczenie tej karty. Pozwól innym ludziom poznawać prawdziwego Ciebie. Zachowaj swoją integralność, podążając właściwą ścieżką. Bądź sobą. Zmierz się z własnym lękiem, z podniesionym czołem. O tym mówi ta karta. Zobaczmy jeszcze, kochani, klucze anielskie. Jakie rady mają dla nas klucze anielskie od Silke Bada? Otwórz drzwi do swojego serca. Już wypadło mi 5 kart. Dziel się swoją radością. Bądź cierpliwy. Wszystko ma swój czas. Pokaż swoje wewnętrzne światło. Miej odwagę się zmienić. Nie bój się zmian, jeśli takie potrzebujesz. Bądź uprzejmy. Widzicie, z serca do serca konwersacja, czyli miły, uprzejmy, serdeczny. Takie wskazówki, kochani, dostaliśmy od aniołów w tym tygodniu. Także zastanówcie się, co możecie z tego zaadoptować do siebie. Na pewno otwarcie czakry serca na miłość, na nowe znajomości, na uczucia, na nową szansę. Otwarcie czakry serca, swojego serca na swoje prawdziwe uczucia. Uczucia nie tylko w stosunku do partnera, do dzieci, uczucia w stosunku do samego siebie, samej siebie, uczucia do swoich marzeń, tego, czego pragniemy. Także, kochani, życzę Wam właśnie takiej odwagi, cierpliwości, wewnętrznego światła, odwagi, by się zmienić, uprzejmości w stosunku do innych ludzi, światła, wewnętrznego światła, które będzie błyskać, promieniować
z waszego wnętrza. Radości z każdej chwili, z każdej rzeczy, która się pozytywnie wydarzyła. Otwórz się na prawdziwe uczucia, na swoje prawdziwe uczucia. Tego wam, kochani, życzę. Pięknego tygodnia i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia już wkrótce.